Jakie byłyby Twoje takie, może nie rady, bo też nie o to chodzi, żebyśmy sobie doradzali, ale dla kogo są studia według Ciebie dzisiaj, w tym 2019 roku, jeżeli nie mówimy o tej grupie lekarzy, prawników, tylko o kimś takim, kto faktycznie interesuje się daną dziedziną, powiedzmy marketingiem, czy tak jak wspomniałem, tą kognitywistyką, załóżmy. Kto powinien kiedy iść na jaki jakby format, nie? Według Ciebie? Jak Ty mógłby się do tego odnieść? Myślę, że łatwiej mi będzie powiedzieć, kto mógłby nie iść na studiach, bo to też nie jest, że ma nie iść, tylko kto mógłby, kto się nadaje na to. Znaczy, jedną bardzo ważną rzeczą, którą jednym bardzo ważnym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać, i to jest pytanie, które odpowiedź będziemy mieć, jeśli zaobserwujemy swoje życie wstecz, to jest to, czy się potrafię sam uczyć i czy się potrafię sam motywować. Bo w momencie, w którym nie potrafisz sam szukać wiedzy, nie potrafisz się sam motywować, że nie potrzebujesz bicza nad głową, który ci mówi, że masz się czegoś nauczyć albo coś tam zreserczować, nad czymś popracować. Jeśli nie masz tego, nie potrafisz tego i potrzebujesz trochę takiego przewodnika przez dziedzinę, o jakiej się uczysz, to powiedziałbym, że rezygnacja ze studiów będzie bardzo, bardzo druzgocąca w skutkach, bo najprawdopodobniej nic ze sobą nie zrobisz przez ten czas. By była taka analogia na przykład, że ktoś powiedzmy był całe życie na etacie, a nagle wpadł na głowy pomysł, żeby zrobić swoją firmę, jednoosobową działalność i nagle zmienia mu się cały model pracy, że jest samozatrudnienie i z domu na przykład pracuje, nie? I nie ma tego bicza. Trochę to jest chyba podobny model, nie? Że, tak. No. Jest, takich przypadków akurat myślę, że jest dość sporo w ten sposób, o których powiedziałeś. Bo ludzie sobie, no trochę sobie nie zdają sprawy, bo też właśnie, jaki problem mamy też w ogóle w szkołach? Pomijam, abstrahuję od powiedzmy jakiegoś poziomu nauczania czegoś, w szkołach się nie uczy jak się uczyć, więc to jakby nie ma na przykład takich zajęć. Ja nie wiedziałem, że są takie, w ogóle, że ludzie mogą mieć taki problem z tym, ale po kilku znajomych tak by się dowiedziałem, że tak jest, że to nie jest tak, że na przykład każdy potrafi korzystać z internetu jako źródła wiedzy. Nie wszyscy potrafią sobie wszystko znaleźć, nie wiedzą gdzie szukać, jak szukać, czego szukać, od czego zacząć i w ogóle. Więc myślę, że to by były takie bardzo wartościowe zajęcia tak w szkole przed powiedzmy studiami, żeby uczyć ludzi jak się uczyć, jak korzystać powiedzmy z internetu, żeby czerpać z niego to wszystko co dobre, bo to jest przecież jeden z największych takich skoków rozwojowych ludzkości, które nam pozwoliły. Myślę, że trochę mniej już powinniśmy mieć tego szkolenia bibliotecznego, a więcej jak używać jednak zasobów internetowych, nie? Tak, myślę, że tak. A jeszcze wracając do tego pytania, bo ty zapytałeś też o hobbystyczną część. Znaczy myślę, że trzeba sobie też odpowiedzieć na drugie pytanie, czyli to jest takie, czy ja potrafię pracować nad czymś, czego nie kocham albo czego nie chcę robić, bo powiedziałbym, że masz dwa typy ludzi, że i z tego wychodzi kilka wyników, tam powiedzmy chyba cztery, no może, ale dobra, nieważne, może więcej, że masz taki typ człowieka, który nie potrafi pracować nad tym, czego nie lubi, nie kocha, to powiedziałbym, że dla niego on musi po prostu wybrać ścieżkę taką, w której jak najlepiej właśnie osiągnie pracę w tym, co kocha, a masz osoby, które tak jakby nie przeszkadza, żeby wykonywały powiedzmy jakiś zawód, który nie jara ich tak bardzo, a po pracy sobie się rozwijały powiedzmy hobbystycznie w tych innych aspektach. Więc tu w tym drugim przypadku powiedziałbym studia, no to już jest powiedziałbym taka bardzo fanaberia. Wtedy już naprawdę nie trzeba w tej dziedzinie, którą kochamy, bo hobbystycznie można się doszkalać na tysiące sposobów.